Wracam jak dementor po 3 dniach chyba nie nagrywania vlogów. Nie wiem czemu tak się stało, jakoś kompletnie mi się nie chciało, nie miałam wenny, nic nie robiłam ciekawego. Dzisiaj jest dobry dzień, wyglądam jak dementor. I swoją drogą będę oglądać Harry'ego Pottera, prawdopodobnie dzisiaj z Kacprem. Obudziłam się o 12:00. Pierwsze za co się zebrałam to za lekcję i mówię, dobra spoko, to porobię. Porobiłam lekcję, już pomijająca fakt, że mój humor się bardzo zniszczył, kiedy wysłałam jedną pracę jednej nauczycielce, a ona do mnie naprawdę zwątami, że wysłałam tą pracę i że to powinniśmy zrobić dla siebie. Poczułam się, jakbym zrobiła jakąś najgorszą rzecz w życiu. Tyle ile słów tam było caps lockiem, wykrzykników, to myślałam, że ona się na mnie drze obok mnie. Zrobiłam obiad, jakieś ziemniaki. Teraz mi trochę to na brzuchu ciąży. To był może zły pomysł. Nie wiem, w każdym razie potem się położyliśmy z Kacprem. Włączyliśmy Shreka i nie wiem, kiedy zasnęłam po chwili. Wstaję i jest nagle 20. Miałam w sumie dobry humor, bo sobie pospałam długo. I zabrałam Kacprowi szlafrok. Dzisiaj już chyba za dużo nie pokręcę, ale jutro do domu X, więc tam coś porobię. Sorry za taką przerwę, ale każdym razie są mi takie dni zmiany, także... Także to tyle, co chciałam powiedzieć, co dziś robiłam. W sumie nie robiłam nic. Idę teraz posiedzieć z Kacprem, bo gra UFC znowu. Hej, moi drodzy, ja wstałam z pół godziny temu. Umyłam się, umyłam głowę i wyglądam tak. Jadę teraz na nagrywki do MX. Już wiecie, kto jest generalnie nową osobą, Natalia. I dzisiaj nagrywam z nią zamianę kosmetyczek, a później jakiś film z Marcinem, także nakładam spodnie, bo nie mam i lecimy. Pa! Teletubi się mówią, pa, pa! Wracę szybko. Wrócę szybko. Kocham cię, dobranoc. Dobranoc. O 9:30. Moi drodzy, więc dzisiaj jest prima aprilis i chciałam zrobić jakiś żart komuś. 1 kwietnia. I nie wiem, mam w planach wejść i powiedzieć, że wszyscy dostaliśmy weryfikację. I zobaczyć ich reakcję, ale to będzie słabe. Może coś wymyślę lepszego na Kacprze. On mi wczoraj sprankował o drugiej, bo poszliśmy spać o drugiej, że mi Instagram usunęli, także... Natalia, zaraz nagrywamy te kosmetyczki, ale ja chcę najpierw zobaczyć tamto, bo to jest namiot, w którym dziewczyny spały całą noc. Czajcie to? Poza spać w łóżku w pałacu. Pisze namiot w ogrodzie. Spać w namiocie. Namiot, ale ja się w ogóle dziwię, bo zaczęło wiać, znacznie, że on się jeszcze trzyma. Ej, w ogóle kupują się kaloryfer. Co ty gadasz? Serio. Ej, gdzie tu jest wejście? Tutaj. A. Ja cały obejrzałam. Ale ukryty. O kurde, ej, konkretnie. Ale fajnie to wejście. Ej, dużo miejsca jest nawet. Tak, dużo. Fajnie, tak biwakowo tam pachnie w środku, jak mama tu jeździłam pod namiot z rodzicami. Nie, ogólnie ten namiot trochę wali skarpetą, ale nie jest źle. Moi drodzy, mam makijaż Natalii. Mam wrażenie, że dziwnie, jakby tak okrąglej w ogóle. Nie mam w ogóle ust. Tutaj możecie zobaczyć Natalię w moim makijażu. Nie, moim zdaniem wygląda dobrze. W tym świetle wyglądasz fajnie, strasznie. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle nie mam ust, bo ja się czuję tak dziwnie, jak mam takie błyszczące po prostu pomady. Zimno w ogóle. Przysięgam, że się zaraz pożegam. Zobaczcie to. Nagrywałam z lekcji kiedyś te fasolki i było ciężko, teraz nagrywam z Marcinem. Mam dla niego pytania, na które raczej nie odpowie. Mam nadzieję, że on mi zada jakieś takie lightowe, które będzie myślał, że są trudne dla nas. Bo ja nie chcę tego wziąć do buzi, to jest, przysięgam, obrzydliwe i śmierdzi. Ja jeszcze jestem głupia, bo nie ma w ogóle Mileny i musimy się zajmować wszystkim sami. I patrzę, o, są fasolki, są trochę zakurzone, więc dałam je pod wodę i one teraz wydzielają obrzydliwy zapach. Przysięgam, że... Cała scenografia jest przygotowana tam koło fortuny w ogóle. To śmierdzi jak ja idę, to się ten smród ciągnie, kurde. Pięknie. Mamy nadzieję, że serio nic dzisiaj nie zjem z tego, bo się zżygam. Marcin dawał tak głupie pytania, ale w sumie było śmiesznie, bo tyle fasolek chyba jeszcze nigdy nie zjadłam. Idę opukać ludzie, bo naprawdę jest dramat i powróciłam. Patrzcie, jaka jestem w ogóle ulizana. Wow. Drodzy, przyjechałam do Moni. Moja generalnie ma nowe mieszkanko, ale nie będę wam niczego zdradzać, bo to pewnie u mnie na Instagramie pewnie zobaczycie. Siedzimy sobie, chillujemy i nie wiem co jeszcze powiedzieć, Kamila, zmontuj to fajnie, dzięki. Dzień kolejny. Miałam sobie wstać o 9:30, ale Kasper stwierdzi, że obudzi nas o 8:50. Dzięki. Ja wstałam, się ogarnęłam i zrobił śniadonko. Dziękuję. Proszę. Marcin, opowiedz o twoich rozkminach do drugiej co? Tak. Ja mam wodę toaletową za 100 ml, wiesz za ile? 680 zł. I to jest woda toaletowa. Z Tesco? Szczerze? To w takim razie zostałeś oszukany.
Zapraszam. Zapraszam was wszystkich, usiądźcie razem. Wczorajszy research wykazał, że w zależności od ilości esencji, tak? Esencji? Dobrze powiedziałem? W tym, czym się psikacie, to się dzieli na 3 kategorie. Wodę toaletową, wodę perfumowaną i perfumy. I to nie jest tak, że woda toaletowa to jest z Tesco, bo są bardzo drogie i dobre wody toaletowe, nawet z Chanel. No są! Ale, dobra, no nieważne, no w każdym razie wczoraj się tego dowiedziałem, faka, no i do drugiej 30 sprawdzałem perfumy. Jeszcze mi się powaliło i zamówiłem złą butelkę. Na jakiejś limitowanej edycji przepłaciłem tego. Nie mam pieniędzy. Proszę, mam właśnie paczuszka, w której mam płaszczyk i chyba 3 bluzy i jedne spodnie dresowe i nie mogę się doczekać, aż sobie to poprzymierzam, bo naprawdę dresy na dni, gdzie siedzę w domu, to jest najlepsze, co może się przydarzyć. Teraz muszę w jeansach biegać. Nic nie mogę doczekać, aż pojadę do domu, już sobie to wszystko ponakładam i poprzymierzam. Wcześniej tutaj leżały wszystkie walizki, posprzątałam, tak sobie ułożyłam mniej więcej, żebym tam miała same spodnie, tutaj bluzy i koszulki, jakieś tam skarpetki i takie tam, więc jest ogarnięte tutaj. Kasper poszedł się myć, a jestem w dresie, bo dostałam w paczce nowy dres, bluza jest oversize'owa, gigantyczna. Spodnie są trochę bardziej dopasowane, miałam nadzieję, że będą trochę większe, ale i tak jest super i będę w tym dresie teraz chodzić 24/7. Czas opiłować moje męskie paznokcie, bo są za długie. Ja nie wierzę, że ja mówię na takie paznokcie zerowe, że są za długie. Plusem całej sytuacji, że nie mogę chodzić na paznokcie, jest to, że po prostu one mi się zregenerują i może będą rosły później ładniejsze, albo że w ogóle będą ładniejsze, ale się nie mogę doczekać, jak tylko będą otwarte salony i się skończy ta epidemia, to sobie zrobię takie szpony potężne, że będę wtedy mogła tak... Będzie super. Mam dzisiaj mega ochotę na kaszę gryczaną z sosem pieczeniowym, ale nie wiem, co dać Kasprowi, bo ja mogę sobie tylko dać paluszki rybne. Jak mieszkałam w Wrocławiu, to mama często robiła właśnie tak, że kasza, sos i ja jadłam paluszki rybne. To może nie jest za dobre połączenie, ale mi smakuje. I nie wiem, co Kasprowi zrobić, bo ja mięsa naprawdę nie dotknę i nie wiem, gdzie można kupić mięso. My do jedynego sklepu, do jakiego chodzimy, to jest Żabka. Przysięgam, to jest Żabka, w niej nie ma mięska, także ciężko. Tutaj wczorajszy obiad. Problemy ludzi z Polski. Wzięłam się ponownie zagotowanie, znowu kanał kulinarny i znowu bez mięsa. Znowu Kasper nie będzie miał co jeść. Kolejny niesamowity dzień. Dzisiaj po raz pierwszy mam elekcję. To brzmi trochę źle. Ja oprócz tego jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, więc ja totalnie już naprawdę zaczyna mi brakować rzeczy, które mogę robić na tych vlogach. Znaleźliśmy z Kasprem nowy serial i się wciągnęliśmy od wczoraj. A ja Kasper mi pokazałam jogurt z bananem. Uważam, że to jest odkrycie 2020 roku. Naprawdę, jeśli nigdy nie jedliście jogurtu jakiegoś brzoskwiniowego z bananami pokrojonymi, musicie spróbować. Ja jestem zakochany. Zapytałam się was na Instagramie, co chcecie zobaczyć na vlogu, żeby był on ciekawszy. I ktoś napisał więcej Kacpra, który cię ogrywa w gierki. Z tym, że popsuł się jeden pad nam i od jakichś, właśnie nie wiem... Właśnie przerwałem, ale zaraz powiem ci, ile trwało próba nawiązania połączenia z info. Ale nie, jeszcze wcześniej zadzwonił Kacper gdzieś, nie wiem nawet gdzie. Powiedział problem, pani mówi, że to nie jest awaria, czy coś, to, co ona mówiła. Nie, no jakoś ta zlała temat, mówi, no kogo innego trzeba dzwonić. No i dzwonię i 10 minut czekałem na infolinii, ale mama dzwoni, więc... Więc nie możemy grać, nie, szukam dalej jakiejś inspiration. Ja cały czas Julce mówię, zróbmy coś ciekawego. A Julka, co mówisz wtedy? Mówisz to wtedy, kiedy mi się nie chce akurat. A ja myślę, że musimy wymyślić coś, co można robić ciekawego, nawet jak się siedzi w domu. Pograjmy w klasy, bo i tak ty wygrasz. Możemy nawet kółko i krzyżyk. No nie, bo to i tak ty wygrasz. Z Kasprem nie ma sensu w ogóle w nic grać, bo to nie czerpiesz w ogóle żadnej radości z tego. No bo przegrywam ciągle we wszystkim. Ostatnio ci dałem lepiej za to potem wygrać. Ani razu w to nie wygrał. No dobra, może i nie. Nie, ale słuchaj, Joka. Co? My powinniśmy wymyślić coś ciekawego. Ludzie siedzą w domu, też się nudzą. My powinniśmy... Masz brudną bluzę. To ty, tutaj mam twój make-up. Nie ma, możemy wymyślić głupotę, możemy wyścig robotów do sprzątania urządzić. Nie, to on wymyślił to tylko po to, żebym mu posprzątała w domu. Nie no, szczerze to już świrujemy w domu, ciężko jest cokolwiek robić. No ile to trwa już? No się czuję jak 5 lat. Dzisiaj mi pani powiedziała na lekcji, że to do końca nie mama, będzie. Dzięki, siema. Hej. Lubina, mamina, co mam? Tak mi właśnie zostawia. Ja dostałam na tyle dużą bluzę, że nie muszę nosić pod nią spodni. No, w ogóle zobaczcie na ten kaptur, to jest fajne, jak mam dzień, gdzie wyglądam jak menel, czyli praktycznie codziennie i nie chcę się pokazywać Kacprowi, to robię tak i wtedy na przykład się nie widzimy i mam tylko dostęp, żeby wyssać z niego duszę. Dostałam też nowy płaszczyk, ale nie mogę go nałożyć, pokażę wam, tylko muszę się wyczłapać.
Albo w sumie nieważne, nie będę pokazywać, bo i tak w nim nigdzie nie wyjdę przez najbliższy rok. Moja rutyna podczas całej kwarantanny wygląda tak. Wstaję o 12, czasami usiądę do lekcji, czasami nie. Potem jem, oglądam, gram, oglądamy Hotel Paradise i idziemy spać. Dziękuję. Jak ćwiczysz? Kacper mnie namówił, zrobiłam tylko 100 przysiadów jednego dnia, a później już byś nie chciało tego robić. On ciśnie z tymi pompkami, ja jestem jakaś słaba. Ja byłam ostatnio dobra, jak ćwiczyłam z Karoliną. Teraz mi się nie chce, już mi się nie chce, już się wyćwiczę. Gotowanie z Julką. Dzisiaj ugotowałam jogurt z bananem wkrojonym. Twój dzienny makijaż. Dzisiaj zrobiłam sobie inny niż zawsze, bo mi się spodobało bardzo. Natalia tak robi właśnie, że ma tutaj kreski w kąciku. W tym i w tym. I ja myślałam, że tego nie potrafię i w sumie miałam rację. Ale jakoś to wychodzi i jakoś sobie tak robię. Dzwoni tata. Halo? No. Ja sobie jem i Kasper mnie nagrywa. Ja się pytam, czy jestem brudną, do mnie, że nie. Już nie. Myślałem, że to dzień 14, jakieś eksperymenty z make-upem. Muszę się to umyć. Nie, zostań tak. Dobra. I tak nie skończyłam jeść, więc będę teraz jeść. Ja już zjadłem. Julka zrobiła dobre jedzenie w mikrofali. Ja jestem ciekaw, co by zrobiła, jakby się postarała przy tym jedzeniu. Na pewno nie mięso. Ja bym dla siebie zrobił specjalnie wegetariańskie, jakbym robił kolację. Zapamiętam sobie. Będziemy robić wieczory kolacji i codziennie każdy, kto zrobi lepszą kolację. No to najpierw jeden, później drugi, bo ja zawsze jak idę do kuchni, to Kacper nagle przychodzi, bo nagle coś z niej potrzebuje albo chce się po prostu pokręcić. I mi się kręci. Bo chcę być blisko. Zabrzmi to dziwnie, ale postanowiłam dzisiaj być ładna. Zrobię sobie maseczkę, nałożę sobie takie czarne paski wybielające na zęby i później postaram się przy makijażu, będę przy nim. Chyba mam takie wrażenie, długo siedzę, bo chcę coś pokombinować na oku. Dużo osób też z was mi pisało, że chcecie, żebym pokazała, jak się maluje, więc jakieś tam urywki się tam wam wkradną teraz. Zabawa, część pierwsza. Siedzę w ogóle na muszli. Mam jakąś maseczkę, dostałam ją, ona pachnie w ogóle zimą, jakimiś mandarynkami, goździkami w ogóle. W tym przyszłym tygodniu, jaki teraz będzie, będzie 21 stopni we wtorek. Czajcie to, 21 stopni. O nie, o nie, o nie. Dobra, ten długi jest na... Wyglądam tragicznie. I bym w ogóle nie miała zębów. Druga jest taka, bo ją się nakleja. I... Ciężko się w tym mówić, ale to przeszkadza i mam to trzymać pół godziny, więc będę też maseczkę trzymać pół godziny przy okazji. Nie jestem pewna, ile minęło, ale chcę już zdjąć te paski z zębów. To wygląda strasznie. Wreszcie normalnie. Zrobiłam sobie brwi, ale z domu wzięłam dwie malutkie paletki, na których nie ma za dużo kolorów. I kurde, najgorzej, bo chciałam sobie z czymś poszaleć. Tutaj jest taka bardziej jakaś błyszcząca, właśnie taka w kolorze brzoskwinki, a to są takie ciemniejsze te cienie i zaczęłabym od tego, żeby się im tutaj pobawić. O, na powiece. Cieszę, jakbym robił jakiś makijaż w odcinek, a to nie o to w tym chodzi. Wszystkie pędzle mam jakieś brudne, różowe. Muszę to swoją drogą też umyć. Ale cień ładny. I ładnie to się rozprowadziło. W ogóle jestem w szoku, bo myślałam, że zrobię sobie na samym wstępie jakąś plamę i będzie mi wstyd. Ej, dobra, bo ja czuję, że ten makijaż może być ładny, a boję się nakładać 15 różnych kolorków, więc zrobimy taki mega delikatny, jakby zrobię tutaj sobie tak właśnie tym jasnym brązowym i zrobię sobie tak jak właśnie Natalia sobie robi tą kreskę cieniem ciemniejszym tutaj i w wewnętrznym kąciku oka, a na całą powiekę dam jakiś jaśniejszy cień. Bardzo mi się to spodobało, fajnie tak wydłuża oko i w ogóle ładnie to wszystko wygląda. Nie mam na sobie podkładu, więc dlatego te oczy póki co wyglądają tak słabo, jeszcze bez podkładu, a ja wolę sobie najpierw zrobić oczy, a później całą resztę buzi sobie wykonturować, żeby było ładnie. Aż jestem w szoku, że tak ładnie wyszło. Także tak. Dzięki! Kacper gada w tle, że robi live'a. Nie ogoli się na łyso. Zapalmy znicze w komentarzach.
Mam tutaj pełne skupienie, jak robię. Dawno nie robiłam takich oczek, ale w ogóle w tym cieniu się zakochałam. On jest najbardziej teraz przeze mnie gwałcony, że tak powiem. Ale pierwsze robiłam teraz cut crease od dawna. Znaczy ono wyszło tak sobie, ale zaraz cieniami jakoś to może uda mi się poprawić. Znaczy na pewno mi się uda. I co jeszcze go nauczyła mnie Natalia? Ona pędzelkiem do brwi robi te kreski. Także zawsze nabieram sobie ten cień i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Fajne w kreskach cieniem jest to, że jak mi nie wyjdzie, to mogę to zmazać łatwo. Dobra, przyznaję, wygląda to dziwnie, ładnie mówiąc. Ale no, że było tylko resztę i uwierzmy, że to się uratuje, bo mi nigdy się nie podoba jakiś makijaż, jak nie mam reszty. Więc ja zawsze wierzę w to, że uratuję to makijażem, znaczy podkładem. I w ogóle znalazłam taki pędzel, miałam w domu X, nie wiem. I zaczęłam nim nakładać podkład i powiem wam, że mi się lepiej szczerze nakłada tym niż gąbeczką. Myślałam, że nakładanie pędzlem jest w ogóle beznadziejne. Ja byłam w ogóle przeciwko. Bo jak ja kiedyś nakładałam sobie podkład pędzlem, to mi robił straszne smugi. I się zastanawiałam, które jest, że niektóre laski nakładają sobie podkład pędzlami i wygląda to zajebiście. Otóż, proszę, taki pędzel, elegancko. Już łatwiej mi się to nakłada tutaj w ogóle w zgięciach, czy przy uchu, żeby nie było żadnych odcięć podkładem. Czas na korektor. Się prezentuję, skończona Jula. No tapetę dzisiaj sobie zrobiłam niezłą, ale zaczęłam też nagrywać takie jakby TikToki, jak właśnie byłam wcześniej w tym turbanie na głowie, bez makijażu i w maseczce i zrobiłam takie jakieś przejście, tak jakieś przejście i teraz będę ładna, tylko idę się jeszcze ubrać. Porobiona. Niestety bez muzyki, ale całość wygląda tak. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Co to było? What the hell is beauty mode? What does this do? I don't know, but, oh damn. Okay. Takie pierdoły porobiłam. W ogóle wczoraj o 22:00 ktoś dzwoni do drzwi. My z Kasprą mówimy, dobra, to nieważne. Nagle dzwoni mi telefon i kurier o 22:00, taka zdziwiona. Mówię, dobra. I dostałam takie, to jest generalnie body. Jeszcze oprócz tego mam właśnie takie o białe body. Ono ma taki kwadratowy dekolt, dosyć niski, ale trzeba pod to będzie nakładać na pewno stanik, bo trochę prześwituje. No, to zwykłe body, takie po prostu slim, bo ono pasuje na przykład, widzicie, do dresów, wygląda spoko, do jeansów, wygląda super, taki slim, a teraz jest wiosna, więc będę chodzić tylko w takich właśnie długich rękawach, ewentualnie tam jakichś bluzach. I oprócz tego jeszcze dresy, piękne dresy. Historia polega na tym, że chciałam je generalnie kupić już wcześniej, tylko że mama mi mówi, był wtedy mój rozmiar. Mama mówi, nie kupuj, bo to idzie z zagranicy, to ci nie przyjdzie. Ja mówię, dobra, dobra. Posprawdzam, okazało się, dobra, to przychodzi, ale już nie było mojego rozmiaru, więc mówię, dobra, wezmę może większe, to może będą bardziej takie oversize'owe, ale są totalnie za duże i ja oddam chyba mojej mamie właśnie, bo patrzyłyśmy porówno, one są w talii na mnie trochę za duże i jak mają takie ściągacze na dole, to one jakby nie ściągają, nie trzymają, więc mama wysłała swoje wymiary właśnie w pasie, ja je wysłałam, no i wydaje mi się, że będą po prostu na nią dobre, więc jej po prostu oddam, no ale się troszeczkę smucę, bo mam tylko, kurde, najładniejsze dresy, jakie były, ubolewam strasznie, ale no cóż, będzie łysy. No i co? Będzie dobrze. A takie modne włoski ma. No rzeczywiście, Julko to już będzie moim fryzjerem. Nie, nie chcę się przyczyniać do tego. Dobra, nie dziamgaj, nie dziamgaj. Co? Patrzcie, zaczął. Patrzcie, zaczął. Wszyscy mu piszą, żeby nie na łyso, a on... Wszyscy piszą, żeby na łyso. Nikt nie gul się na łyso, widzisz? Na łyso, no i wszyscy nie piszą, na że na łyso. Zrobimy coś innego. Kotek pokaż. Ale sadymka. Moi drodzy, patrzcie, Kacper mi teraz kazał podziałać i patrzcie, co się stało. Dobrze wygląda? Tak, super kochanie. Mi się podoba, więc. Najważniejsze, że tobie się podoba, skarbie. Dziękuję. O Jezu, spojrzałem w tył, jak wygląda mój tył. Jeszcze raz chcę. Pokaż się tu ostatecznie. Tak wygląda małpka, tylko pójdzie jeszcze prawdopodobnie do wujka, żeby mu pomógł. No bo to jakby nie było tak krzywo. To byłoby okej. Okay. Nie no, dziwnie wyglądam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, ale... Włosy nie, ręka, odrosną, a ja wam dzięki wielkie za oglądanie tego vloga. Jakie płynne przejście! Jeżeli chcecie więcej, oczywiście piszcie, ja ciągle staram się coś nagrywać, jak jest coś ciekawego. Wyglądasz jak strasznie, jak taki... Bo inaczej przyjdę do was. Bo ja mam dres zaraz, na sobie zaraz zakładam. Mogę się tam przejść, nie? Elubina! Elubina!